Dzień dobry, kochani. Za niedługo będziemy mieli święta. Także idę po zakupy. Tutaj jedziemy naszym złomem, baby. No. Lecimy. Idziemy do Biedroni. Co? Co chcieliśmy kupić? Tak. Nic. A masz pieniążki? Dobra, mamy to ciężko, ale jedziemy. A kto tu jest? Hello! Hi! Shelly! Dzień dobry, kochani. Jak widać, jestem sama na łóżku, bo jak jest stary w domu, to zabiera mi wszystkie dzieciaki i mogę sobie odpocząć. I mogę sobie sama spać. No. Także wyspałam się teraz i wstanę i pójdę posprzątać. Boże, nie sprzątać, tylko przygotować na to święta. Jest niedziela, na dodatku 1 maja, a Aisia tu wywiesza pranie. No jak to w Polsce? Tutaj przecież nie można. Przecież to jest dzień święta, kochani. Przypominam, my nie jesteśmy typowe tutaj z Polski. I u nas akurat na przykład niedzielę to jest dzień, który trzeba czyścić wszystko, przygotować na poniedziałek. Także no, Aisia w niedzielę pranie robiła. I wiesz, jeszcze na balkonie, żeby ludzie widzieli, Boże. Kocham to. Sprzątają tutaj, zimno, kwiatek poprawiają. A ja mam ciemne szlapki, głupi ciemne szlapki. A ty ma ciemne bluzy, mama i ty. A gdzie Salma? Szalipy. W pokoju. O, to ładnie. Co? Ładnie. Ładnie? No. Ale mama mówi ładnie. No ładnie. Moje dzieciaki kwiatek ogarniają, a ja zaraz kuchnię ogarnię i kochani, zaczniemy zaraz gotować tutaj. Kani, boisz się? Nie lubisz hałas? Ale muzyka głośno może być. Mami finga, where are you? Daddy finga, where are you? Here I am, how do you do? Będzie przygotować tutaj takie nasze zupa, takie jak ala rosół, tak jakby na polskie zupa, tylko samo mięso, no i woda i inne przyprawy. Pokażę, jak to przygotuję, kochani. Nasza zupa już jest gotowa. To sambusa, tak to. Niektóre tutaj są mocno wsmażone. Kochani, jest godzina 24 i skończyłam w sumie, chyba nie do końca skończyłam tutaj jak to mówię, nakrywać stołu, ale jest w miarę okej. Właśnie Salma się obudziła i się miauczy tam marudzi. Zaraz zje i pójdzie dalej spać. Tak to wygląda. Także do zobaczenia jutro rano, jak będziemy mieli śniadanie. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj zrobię mojego męża niespodziankę, że tak będę wyglądać. W sumie, no ja jestem muzułmanką, powinnam też tak ubrać. Ale no wiecie, no u mnie akurat w domu tego akurat nie wymagają, nie jesteśmy tak bardzo, bardzo, bardzo głęboko takie religijne, żeby wymagali i także, no i tak zostało. Także dzisiaj zrobię mojego męża tutaj niespodziankę i zobaczymy jego reakcję, jak na mnie popatrzy, bo chciałbym, żeby tak chodziła. A w sumie może nie zmusza mi, ale fajnie to wyglądało, żebym tak chodziła oczywiście. Da, czekajcie, zobaczcie jego reakcja, idzie już. Gdzie tata? Gdzie tata? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Papa. Gdzie poszedł? Do pani. Do pani? Nie, to pan. Do panu? No. Dobra, zamknij tam drzwi. Zamknij tam drzwi. Tata ma ślepię. Zamknij drzwi i przychodź tu do pokoju. I zamknij te drzwi też. Co? I zamknij te drzwi też.
Chodź do środka i zamknij te drzwi też. No, czekamy na tatę. Zaczynamy nasze święta, jak to wyglądają. Rano. Mamo, tak? Ładnie wyglądam. Ładnie wyglądam? Dziękuję, kochanie moje, dziękuję. Gdzie byłaś? Co? Gdzie byłaś? Ja. Czemu nie smarowałaś buszy kremem? Masz suchą skórę. Smaruj, tam masz krem. Mamo. Słucham. A tata zawaliła tatę telefonik. Dobrze. Jak zaczynamy nasze święta? Rano kobiety wstają, ogarniają domu, sprzątają, szykują jakiś przekąs. To znaczy rzeczy, które na śniadanie zaraz zobaczycie u mnie, zaraz wam pokażę, kochani. Faceci idą do meczetu modlić z rana. Kobiety też mogą iść, ale zazwyczaj kobieta zostaje w domu, żeby sprzątać i przygotować śniadanie. Ja nie mogę. Tak. No. Tak? Allahu akbar, mashallah. Mashallah, moje kochana. O Boże. A tata nie. Jestem bardzo szczęśliwy zobaczyć ci taki pokój. No, popatrzcie. O. No. Tak. Sali. Gdzie mama? A ja. A jak? Czekaj. Daddy. Piękna wyglądać, naprawdę. Daddy. Ojko. Mamo. Słucham. Robił ładne zdjęcie. Dla nas ojczas tutaj. Mamo, pięknie wyglądać. No, naprawdę piękna wyglądać. Samo wiedzie, piękna wyglądać. Mama, oprócz... Kochani, zacznę przygotować tutaj, jak mówiłam, na śniadanie. Stolik, jak widzieliście już wczoraj w nocy, to robiłam. To już tak jak wszystko to wygląda. Zaraz zrobię herbatę. Tutaj u nas w Tanzanii herbata nazywa się chai. Ale zauważyłam tutaj, że jak jest to chai, to znaczy z mlekiem, tak? Nie wiem, jeżeli się mylę, to proszę tutaj mi komentować, pisać, że mi się mylę. Także zrobię właśnie chai z mlekiem i trochę przyprawy. Jakie przyprawy dajemy do tej herbaty? Dajemy kardamon, dajemy guździk i... Boże, przyleciał mi z głowy. I co jeszcze? Nie, zaraz przypomnę. Boże, zapomniałam. Teraz zobaczcie, kochani. So, po prostu nazwą mi przyleciało. I cynamonę. Tak, dajemy cynamonę. Tak wyglądają nasze czaj, jak to robimy. Jak widzicie, kochani, mam, to są herbatę. Tak jak tanzańskie herbaty, ogólnie afrykańskie herbaty tak wyglądają. Nie? To znaczy można znaleźć w takiej siateczki, ale możesz też tak znaleźć. Dobra, to tak będę robić. Przygotuję garnek z wodą. Przygotuję garnek trochę z wodą. Wysypuję tutaj herbatę. Tak, to już. Herbata, czekamy aż się ugotuje. A ja lubię. A ty byś chciała? Wodę, co? I herbatę. I co jeszcze? Wodę, co? I herbatę. A co tutaj na miskę? Co na miskę tutaj będzie? To? Na miskę, no. Zupę. A to na mały talerz co będzie? Mięsko. Mięsko? Nie, to. O, no właśnie, to będzie. Pięknie, to dobrze. I pizzę. Pizzę. A skąd ty wiesz? Nie wiem. Nie wiesz. Ale taki pasuje do jedzenia. Tak pasuje. To? Shari. Shari, co ty tu robisz? Co ty mi sprzątasz? Shari lubi pomagać. Lubi pomagać? No, Shari. Shari, wyłaź mi stamtąd. Uwaga. Kochani, mamy już takie, to jest nasze śniadanie.
Tutaj macie tą herbatę, czaj z mlekiem. Opalisz! Tutaj mamy to, co gotowałam wczoraj, pokazywałam owoce. I tu jest nasza zupa, kochani, nasza zupa. No jest tłusta, jest, bo to samo mięso. I te przyprawy, tutaj macie to ciasto bananowe. Także ja. Zaczniemy jeść tutaj, kochani. Baby, podaj mi talerze. Talerz, No twoje też, zaraz ci ten wezmę. To nakładamy zupę. Najpierw chyba najważniejsze mięso, co? Najpierw spróbuję mięsko tutaj. O kurczę, żeby nie obrudziło obrus. Wow. Kiedy nie to brudziła. No, dziękuję. Kupantaj. No uważam. A moje? Swoje też weźmę. I tutaj do tej zupy właśnie dajemy cytrynę, dlatego tutaj na stole przygotowałam cytrynę. Mamo, a ja nie lubię. I do tego pieprzu. Nie lubisz, co nie lubisz? Nie lubię cytrynę. No to nie musisz mieć cytryny. A tata? No, tata jak lubi, to sobie daje, jak nie lubi. Baby, gorąco to jest bardzo. Nie ma problemu. Okay. Dobra. No to wszystko. Chyba. Dzięki. To wszystko. No. A nasza zupa właśnie jemy z takimi tutaj dodatkami bardziej właśnie. O nie, o nie, o nie. Tutaj jemy właśnie z tym. A ja proszę. Proszę, to jest chapatito, chapaty. Chapatito? No tak. A ja lubię chapatito. Lubisz chapatito? A? Herbata tutaj będziemy pić. A ja tak? Mało, a ja taki. Co taki, taki, malutki taki? Tutaj ta pani niestety już śpi, także no niestety przyjdzie później z nami tutaj zjeść. Tu, daddy. Mama. Słucham. A tata nie. A tata co? A tata nie robi zdjęcie. Tata nie robi zdjęcie? Więc tak, kochani, tak wygląda nasze śniadanie. W tym roku właśnie chciałam, żeby było inaczej. Ogólnie chciałabym, żeby zwrócić tutaj taką tradycję, zrobić po prostu taką coś, żeby mi też mieli tutaj. Mamy swoje święta, ale jako tak nie obchodzimy, bo jest tutaj tak mało i tak dalej. I chcę, żeby teraz zwrócić, żeby taki nawyk w domu zrobić, nie? Żeby, że jak jest nasza święta, żeby mi też się czuli, że mamy swoje święta. No, właśnie, chyba rozumiecie mnie, o co chodzi. Także, no. Zaczynamy. W sumie już dwa lata temu zrobiliśmy to samo, a rok temu nie mogłam, bo byłam w ciąży, także... No i w tym roku tak konkretnie już wracamy. Chcę, żeby dzieci wiedziały, że my też mamy święta, a nie tylko tutaj, jak są święty, czyli Wigilię i Wielkanoc. To nie są nasze święta, ale obchodzimy oczywiście ze względu na dzieci. My jesteśmy muzułmanami tutaj i właśnie tak wyglądają nasze święta. Ale popatrz. No. To jest okej. Jest, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dzieci, kiedy są nasze Eid al-Fitr. Jak to wygląda, że na przykład wy w Wigilię macie taki, że dajecie sobie nawzajem prezent. My chyba, baby, nie dajemy sobie nawzajem prezentem. Rodzice nie dają sobie nic nawet w prezencie, ale jeżeli chodzi o dzieci, na przykład u mnie w Tanzanii, to później jak już po obiedzie zaczynamy chodzić do każdego domu, ale do znajomych i wtedy pieniążki dostaniemy. Tak? Oni też tak samo, ale to tylko dzieci, dorośli tak dzieci, nie robią. No, i ale najlepsze jest tak, zbieramy właśnie te pieniążki, mimo wszystko, że jedliśmy w domu, ale pójdziemy do takiego miejsca, gdzie sprzedają jedzenie, żeby kupić, nie wiem, kurczaki, nogi z kurczaka, żeby kupić frytki, żeby kupić po prostu takie rzeczy, które już nie potrzebne. My słodycie. Słodycie kupujecie? No. A my ten french fries i jajko właśnie lubimy chodzić tam, mimo wszystko, że w domu jemy fajnie, nie? Bo takie rzeczy no trochę, no nie codziennie nie jest. Nie codziennie, no. Tak. No tak to wygląda, także nie mamy tutaj prezenty, ale może ja zwrócę tą tradycję u siebie tutaj.
W tym roku akurat teraz nam się nie udało, jak wszystko to podrażało. No, jestem spłukana. Jesteśmy spłukani. Jesteś spłukani. Jesteśmy spłukani. Tak. Jesteśmy spłukani. Powtórz. Jesteśmy spłukani. No. Także na pewno ja zrobię taką swoją też tutaj, że będziemy dać prezent nawzajem. Może będzie to lepsze pomysł, co to ja tam. Ale od przyszłym roku. Nie, teraz będziemy mieli podobne święta. Tak, podobne święta jak wasze święta, jak Wielkanoc. Może teraz spróbujemy coś nawzajem kupować tutaj. Będzie, na pewno. No, tak to jest właśnie z naszym świętami. You were sleeping. Baby. You were sleeping. I just closed my eyes a little bit and spałeś. Nie? Lara, tata spał, nie? Spał, nie? Jak mama przyszła? Spał, tato. No spał, jak mama przyszła. Jak nie spał, jak przyszłam tutaj? Mam do ciebie sprawę. Ogarniesz mi kuchnię? Dziękuję. Kochani, teraz już czas na kolację. Właśnie idę przygotować kolację. Będziemy jedli kolację, obiad, kolację w sumie. No, tak to wygląda, kochani. Teraz będziemy jedli kolację. Kochani, kolację będziemy jedli. Tak. Słucham. Mama. Słucham. Nie bolą tyłu nogi. Nie bolą ci nogi? No. Nie bolą ci nogi. A masz piasek w butach? Tak. No to chodź tutaj. Ale tutaj boli. No to ściągaj. No noś. Piasek. Zaraz pomogę. Baby. Zaraz, zobacz. Baby. Zobacz. Kilogram piasek, Lara. Smacznego, guys. Mamo, ja muszę wydelec. Chcesz wydelec? No, tak. To sobie weź. Smacznego, Shali. Mam kule. Shali, Shali. Lalu. Smakuje ci? Dali, smakuje ci? Bardzo. Czali, smakuje ci? Tak. Smacznego. Dziękujemy. Mama. Gdzie jest Sali? Da, 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 tak, kochani, kończymy już powoli nasze święta, ale nasze święta trwa ile? Dwa dni? Trzy dni? Trzy dni, nie? Ale teraz taki wszystko idzie takie, tak jakby pendolino, wszystko, już ludzie nie bawią się trzy dni, tylko max dwa dni, nawet ten drugi dzień ledwo ciągnie. Chyba pierwszy dzień najważniejszy. No. Więc... No.